Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię dzisiaj partię z 1872 roku pomiędzy Grandem a Wilhelmem Steinitzem. Partia miała charakter bardzo romantyczny, grano gambit Evansa, wiele poświęceń, wiele niesamowitej taktyki. Myślę, że dla super rozrywki i fajnego pogłówkowania podczas analizy tej partii będziecie się dobrze bawić i też nieco się rozwinąć. Pewne motywy są bardzo ciekawe, szczególnie jak idzie taktyka za taktyką, poświęcenia za poświęceniami. Niesamowite rzeczy się dzieją. Oczywiście w dzisiejszych czasach ciężko taką partię rozegrać, ale ponad 150 lat temu, dobrze mówię, jakoś tak grano w szachy bardzo, bardzo romantycznie. I przejdźmy do rzeczy. Tutaj białe rozpoczęły ruchem e4, e5 ze strony czarnych, skoczek na f3, skoczek c6, goniec c4, goniec c5. No taki obrazek zapewne wielu z nas ma na swojej szachownicy, szczególnie osoby, które grają e4. No i ruch b4, czyli gambit Evansa. To posunięcie, przypominam, ma na celu, po wybiciu, co nastąpiło, zbudowanie szybkiego centrum przez białe. Tak się też dzieje, posunięcie c3, goniec a5, które nieco nie pozwala zagrać d4. Ale zakazy są po to, żeby je łamać. No i D4 właśnie poszło ze strony białych, czyli atak w centrum. Tutaj poszło bicie na D4. Słuchajcie, dobrą opcją jest zagranie czarnymi D6. W dzisiejszych czasach, jakbyśmy tak zagrali, stalibyśmy solidnie z pionkiem więcej i ciężko powiedzieć, czy białe miałyby szansę się jakoś dobrze przebić. No ale czasy były inne. Bicie na D4 nastąpiło i co ciekawe, tutaj nie ma żadnych bić na D4. Szkoda na to czasu. Tu trzeba kończyć rozwój. Zwykle w gambitach jest tak, że jak jedna strona oddaje pionki, to za cenę rozwoju trzeba o tym pamiętać. Czarne mimo wszystko zbiły kolejnego pionka. No i widać, że tych pionków jest już bardzo dużo, jeśli chodzi o stratę. Ale białe się nie przejmują i hetman B3. Typowe ustawienie, atak na pionka F7 to jest główny cel białych. Wygląda to oczywiście bardzo ładnie, ale czarne się bronią, grając hetmanem na F6. To posunięcie oczywiście broni pionka. Białe zagrywają goniec na G5. Trzeba też uważać czasami na takie ruchy jak C2 z atakiem na wieżę. Już się pojawiają pewne motywy taktyczne, ale ruch goniec G5 oczywiście temu zapobiega. Hetman na G6 ze strony czarnych i nastąpiło E5. No E5 tutaj ruchem najlepszym nie jest, z uwagi na to, że czarne mogą zagrać H6 i próbować tego gońca przegonić, wyprowadzając potem skoczka. Co należało grać białymi? Białymi należało zbić po prostu pionka z rozwojem i jeżeli czarne by wybiły, co się na pewno mogłoby udać, no to ta pozycja oczywiście jest bez dwóch pionków względnie fajna białymi. Jest bardzo duży rozwój. Oczywiście, żeby takie pozycje wygrywać, trzeba mieć pewne umiejętności, pewien zmysł taktyczny czy strategiczny. Zresztą myślę, że osoby bardziej doświadczone wybrałyby białe z uwagi właśnie na parę gońców i na szybszy rozwój. Jednakże było inaczej. E5 nastąpiło białymi. Posunięcie B5. To jest posunięcie ciekawe. Wydaje się dziwne, ale jeżeli byśmy tutaj zbili hetmanem czy gońcem, to czarne mają te z tempem zagranie wieża B8 i też te figury szybciej zaczynają żyć i może goniec A6 w przyszłości, więc B5 jest takim ruchem na oddanie pionka. Zwykle jest też tak, że jak mamy dużo pionków w gambicie i przyjmujemy gambit, to mamy taką fajną, komfortową możliwość, żeby oddać pionki za to, żeby nasze figury też mogły szybciej sobie potańczyć na szachownicy. Goniec zagrał na D5, wiążąc skoczka. Bardzo ładne podejście. I tutaj B4. No i widać, że pionki są nieźle scalone. Oczywiście goniec też taki big pion, można powiedzieć, w tym układzie. I wieża E1 ze strony białych. Ale tutaj się już pojawia kolejna ciekawa opcja. Białymi, żeby próbować zamieszać w pozycji. I myślę, że ruch nie jest to trudny, tylko trzeba oczywiście policzyć z D2-3 ruchy do przodu. Uwaga! Posunięcie E6 mogło nastąpić. Bardzo ładny ruch, który podrywa pionka D7, który broni skoczka, więc pionkiem tym nie można zbić. Po wybiciu pionkiem z F mogłoby nastąpić bicie i hetman A4. Zwróćmy uwagę. Jest atak tutaj na dwie rzeczy, więc białe miałyby szansę te pozycje tutaj, myślę, że szybciej po prostu wygrać. Tak, powiem to wprost, no wygrać, dlaczego by nie? Jednakże wieża E1. Białe przygotowują jednak ten marsz pionkiem. W tym momencie nastąpiło H6 i uwaga, właśnie E6. Ruch jak najbardziej teraz piękny. Tutaj, jeżeli nastąpiłoby bicie gońca, no to myślę, że każdy z nas dostrzeże piękną możliwość białymi. Bicie na F7 z podwójnym szachem,
król w jedną albo w drugą stronę, bez znaczenia, i dajemy pięknego mata. Więc tak grać nie wolno czarnymi. Nastąpiło bicie, no i teraz goniec zagrał na h4. Ucieczka. Co ciekawe, w tym momencie też można byłoby się popisać kolejną świetną taktyką. Bardzo trudną zresztą, bo tutaj jest sporo tych możliwości, mianowicie wieża e6. Ciężko taki ruch zagrać, gdy wisi goniec, tutaj podstawiamy, co dalej. Po wybiciu mogłoby nastąpić bicie, oczywiście widzimy, że kolejna wieża jest do wzięcia. Król f8 i spokojne odejście gońcem, to jest ważne, żeby zachować gońce. A po wieża b8 wychodzimy pięknie skoczkiem, bijąc na c3, czyli skoczek wchodzi do gry. Nie można odbić, bo tam wisi wieża. Więc no, ta pozycja obiektywnie byłaby równa, mimo że wieże mniej mają białe. Na pewno ciężko to wygrywać białymi na pierwszy rzut oka. No ale tak mniej więcej też można byłoby zagrać. Ale to myślę, że po prostu ruch wieża e6 byłby ruchem dosyć trudnym. Dlatego też goniec na h4, wieża b8 ze strony czarnych, no i bicie na c6. To jest bardzo ważne, żeby rozbić te pionki, żeby próbować się dorwać do króla. No i zwróćmy uwagę, skoczek c3, bardzo ładne posunięcie. Tu zobaczcie, no przypominam znowu to samo, nie można wybić, bo hetman na b8. W tym układzie goniec zagrał na b6. Niestety ten ruch jest fatalny czarnymi, z uwagi na to, że trzeba było wyprowadzać figury. Skoczek f6 i przykładowo skoczek e5, hetman f5, skoczek mógłby zbić na c6, wieża b6. Tu się broni, wieża już jest broniona, więc też grozi zbicie skoczka, no i tam jakiś skoczek d4 pewnie trzeba było zagrać. Pozycja byłaby nadal skomplikowana, komputer mówi, że równa, ale bardzo dynamiczna równowaga. Ja myślę, że białymi większość z nas chciałoby grać tę pozycję, gdyż w figurach jest równo, a my sobie dalej próbujemy tego króla atakować. Jednakże nastąpiło goniec na b6 i teraz białe zagrały wieżą a na d1. Bardzo logiczne podejście. Zwróćmy uwagę, chcemy dać mata w postaci wieża d8, bo chodzi o to, że na przykład, chodzi tutaj o to, że jest szach, król na f7 i skoczek na e5 z groźbą mata. Bardzo logiczne. Jednakże skoczek e4 byłby tutaj najlepszym rozwiązaniem dla białych. Po prostu schodzimy z tego bicia i tutaj te skoczki w centrum mogą nieźle działać i zajmować dobre pola. Tak bardzo, bardzo aktywnie to by stało. Wieża zagrała na D1, więc skoczek póki co jest nietykalny. Skoczek zagrał na F6 i teraz dzieją się kolejne cuda, kolejne piękne, romantyczne poświęcenia. Myślę, że większość z osób tu już analizujących się domyśla, jaki to ruch. No taki ruch jak wieża E6 zrobić trzeba. Nie ma wyjścia. No zrobić trzeba. Oczywiście można by też zagrać skoczek na e5 i grać sobie tak standardowo, spokojnie, ale jednak szachy romantyczne to szachy romantyczne. Po wybiciu, co nastąpiło, bo ofiary zwykle się przyjmowało w tamtych czasach, hetman, król ucieka na f8 i skoczek e5. I tu się robią już bardzo niebezpieczne rzeczy. Niebezpieczna pozycja, tylko że czarne się nadal bronią. Grając hetmanem na e8, hetman wraca na f5 i tutaj są opcje na przykład zagrania na g6. Zwróćmy uwagę, że jeżeli tutaj byłoby bicie skoczka, to też można zbić tutaj, zbić, no i na przykład hetman zagrywa na f6, choć lepszym zagraniem byłoby skoczek d7, król i zbicie na f6. Tutaj białe by musiały szukać wiecznego szacha. Bardzo pozycja taka, bym powiedział, skomplikowana. Ja myślę, że na pierwszy rzut oka widać, że białe wygrywają, ale zawsze hetmana można poświęcić i trzeba bardzo uważać na tego pionka. Też na poświęcenie na f2, gdzie się wieża otwiera. Bardzo, bardzo skomplikowana rzecz. No ale mówię, w dzisiejszych czasach raczej tutaj sobie czarne by prawdopodobnie poradziły, choć zawsze ciężej jest się bronić i, niż atakować w takich skomplikowanych pozycjach. Moi drodzy, po hetman f5 zagrał hetman na h5 i skoczek na d7. Ładne zagranie. Oczywiście nie można zbić skoczkiem, ale chodzi o to, żeby na przykład po takim ruchu królem jest zbicie na f6 z szachem i zbijamy hetmana. Król f7. Skoczek wrócił. Znowu testuje przeciwnika. Król g8 zagrał. Szach na e6, król h7 i goniec zbił na f6. Bardzo skomplikowane rzeczy się tutaj dzieją. Od razu pragnę zauważyć, że jakby hetman został zaatakowany, to by był gruby błąd czarnych z uwagi na hetman d7. Tutaj
nie za bardzo jest jak się bronić przez G7. Oczywiście taki ruch na przykład jakby nastąpił, no to bardzo szybko wygrywamy z uwagi na przykład na hetman D3, król H8 i tutaj skoczek G6. No jak hetman zbija, to jest sprawa prosta, przewaga materialna ogromna z opcją mata, a jeżeli król zagrywa tutaj, no to bardzo ładny mat mógłby nastąpić w ten sposób, więc trzeba by było uważać. No i wieża tutaj nie działa dobrze, nastąpiło bicie skoczka. Tak po prostu i wieża D7. Niestety ten ruch wypuszcza wygraną białych, a wydaje się, że to jest świetne posunięcie. Wieża D7, dlaczego ruch jest nie do końca dobry? Bo tutaj nastąpi bicie, trzeba odbić i wieża z H na G8 się wszystko broni, a grożą niebezpieczne wjazdy. No i tutaj trzeba bardzo, bardzo uważać. To mogłoby się skończyć takim ruchem na przykład jak hetman E7, C2. Przykładowo, oczywiście szach mógłby nastąpić, ale wtedy król na G3 i też nie wiadomo jak tego króla zaatakować, więc ruch C2 zdecydowanie lepszy i po takim zagraniu tutaj trzeba by było się godzić no, z remisem praktycznie tak, tak i taki może być wieczny szach na szachownicy. Ciekawe rzeczy, więc no, tak mogłoby nastąpić. Wieża D7 nastąpiło i wieża z H na G8. Niestety ten ruch jest już bardzo zły. Białe przystępują do bardzo ciekawych i fajnych ataków. Teraz posunięcie G4, bardzo mądre posunięcie. Król łapie furtkę, atak na hetmana. C2 nastąpiło. Tutaj widzimy, że jak zbijemy hetmana, no to też będzie dorobienie kolejnego hetmana. Hetman zagrał na C4 broniąc. Goniec wziął na F2, poświęcenie. No i król G2. Tu oczywiście jakbyśmy zbili królem, no to też bardzo trzeba było uważać na takie ruchy jak hetman H2. Więc no białe tego nie chciały, więc zagrały królem. Hetman zbił skoczka. Tutaj słuchajcie, przepraszam, szachownica się przestawiła. Tutaj oczywiście zostało zbite, no bo nie wiadomo jak się bronić przed takim szachem na przykład. I te tematy już tutaj widzieliśmy. No więc hetman zbił na C2, król H8 i wzięcie hetmana spowodowało przegraną już czarnych. Mam nadzieję, że partia Wam się podobała, taka trochę luźniejsza z dawnych lat, ale możliwości taktyczne wielkie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Też zobaczyliście, jak Wilhelm Steinitz dostał bęcki, więc no, to nie jest tak, że mistrz świata zawsze wygrywa. Dziękuję za uwagę. A i moi drodzy, przypominam, oszachowo.pl, zbliżają się święta. Macie możliwość zakupów w tym fantastycznym sklepie z 10% rabatem na hasło Pan Szachus. Pozdrawiam, cześć.